Ale jest pan chamski. Jest. Niech pan proszę natychmiast wyjedzie z posesji. Wjechał pan na teren posesji prywatnej, wykonując swoje czynności procesowe. Ma pan obowiązek stanąć tam. Czynności prowadzona służba. Miał pan obowiązek tam stanąć przed bramą i tyle. Zaraz pan będzie najbardziej znanym policjantem w Polsce. Tak, może pan rzuci na YouTube. Zaraz będzie. Proszę teraz wyjechać stąd i dalej wykonywać swoje obowiązki. Dobrze, to pan przyniesie dowód osobisty, jeżeli pan chce rozmawiać. Pan na chwilę obecnie z panem nie rozmawiam, nie wiem z kim rozmawiam. A dlaczego pan wyjechał, nie zatrzymał się do kontroli, proszę zapytać siebie, kierującego. Jak się pan nazywa? Przyniesie pan dowód osobisty teraz. Ale pana pytam, jak się pan nazywa, kurwa, chamie, proszę wyjechać stąd natychmiast. Wypierdalać za bramę, raz kurwa. Nie umiesz normalnie gadać z obywatelem, to wypierdalaj za bramę, bo cię odholuję. Bo cię odholuję. Wypierdalaj za bramę, raz kurwa. Co ty mówisz, chamie? Co ty, chamie, mówisz? Daj mi telefon drugi. Ma pan telefon? Dzwoni mi do oficera dyżurnego w kurwa kraju. Kultury w tej pierdolonej milicji, w tych strażach miejskich, w tym wszystkim. No, z milicji gorzej, kurwa. W milicji takie chamy nie robiły. Będziesz zaraz, kurwa, najbardziej znanym. Nie na ty, bo razem wódki nie pijesz. No, to nie mów mi o pompie, odsmokanie cię w pompie, frajerze. Naucz się kultury. I wypierdalaj za bramę, raz. A teraz dzwonię do oficera dyżurnego kraju. Piękny, kurwa, jesteś, piękny. Chcesz pozdrowić publiczność? Jakieś pół miliona cię zobaczy. Polecam spojrzeć